Kim jest sabak? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w kolejnym materiale poświęconym bohaterom ze świata DC. Na samym początku tylko przypomnę, że sabak będzie głównym przeciwnikiem Black Adama, z którym ten się zmierzy w swoim filmie. Film ten będzie miał premierę 21 października w kinach na całym świecie tego roku. Komiksowo mamy trzech sabaków i przejdźmy chronologicznie po każdym z nich. Pierwszym jest Timothy Carnes który zadawił to w komisie Kapitan Marvel Junior nr 4 z 1943 roku, czyli za czasów, kiedy Shazam i cała ta licencja należała do wydawnictwa Fawcett. Twórcami tej inkarnacji są Otto Binder i Al Carreno. Sabaka najłatwiej określić jako mroczne przeciwieństwo Shazama, przynoszące nieszczęście całej tej rodzince. Timothy otrzymał mroczne moce z piekielnych rejonów, który jest zdolny przepucić je po wykrzyknięciu magicznego słowa sabak. Wtedy z podziemi uderza w niego czarny piorun, przemieniając go w piekielne monstrum z takimi malusimi rogami na głowie i jest wtedy potężnie umieśniony. Termin sabak jest akronimem, podobnie jak termin shazam, składającym się z pierwszych liter imion sześciu demonów, od których czerpie moc. Są to kolejno: Szatan, Aima, Belial, Belzebub, Asmodeusz i Kratesi. Sabak w tej interpretacji komisowej był głównym przeciwnikiem kapitana Marvela Junior, czyli Friediego Freemana. Sabak przyłączył się do nazistowskich sił, ponieważ obiecali mu władzę nad Ameryką w zamian za pomoc w walce z przeciwnikami. Sabak przystał na tą propozycję. Próbował uszkodzić linie transportowe, aby odizolować stany Ameryki od siebie. Wszystko zło po jego myśli do momentu walki z kapitanem Marvelem Juniorem. Walka była na korzyść Freddy'ego od samego początku. I nie były na to ślepe demony, które dawały moce sobakowi. One zaczęły opuszczać swojego powiernika, kiedy ten zaczął walkę przygrywać. Do samego końca został z nim wyłącznie szatan. Na tym etapie nic nie wiedzieliśmy o przyszłości Timotiego. Dopiero w 2004 roku dopisano całą backstory. W serii Outsiders okazało się, że Timoti jest przy, byłym przybranym bratem Freego Freemana. Oboje pochodzili z rodziny zastępczej. Zostali jednak rozdzieleni, kiedy rodzina zastępcza adoptowała Timotiego. Niestety przybrani rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Otóż życie Timotiego było dołujące, ponieważ chłopak przechodził z jednej rodziny zastępczej do drugiej. Wraz z każdą kolejną rodziną zastępczą rosła jego nienawiść do Freedego Freemana, ponieważ chłopak wiatr wiódł na pozór szczęśliwe życie, będąc z jednej rodziny zastępczej, wiemy w której. Timothy zyskał moce te demoniczne za sprawę doktora Shivany. Doktor chciał zaszkodzić Shazamowi i całej rodzinie Shazam, dlatego szukał złotego środka, jakich może pokonać. I tutaj był rytu takim złotym środkiem, rytuał, który miał tę moce demoniczne Sabaka przywołać na nasz świat. Doktor odkrył, że Timothy jest pokrewiony z Bagdanem i jest spadkobiercą mocy Sabaka. Chłopak, wbrew swojej woli, zyskał piekielne moce po odprawieniu demonicznego rytuału, który go przemienił. Sabak natychmiast konfrontował się z Supermanem oraz Shazamem i Billiemu udało się pokonać demona identycznie jakby to było z Black Adamem, czyli zmuszając go do wypowiedzenia magicznego zaklęcia Sabak. Wtedy Timothy się odmienił i został w swojej ludzkiej skórze, więcej razy nie próbował się przemienić do czasu. W 2004 roku wprowadzony jest drugi sabak i jest nim Isamel Gregory, rosyjski imigrant, który został szefem nowiarskiej mafii. Gregory pożądał mocy sabaka, widząc z nim okazję do swoich niecnych celów. Aby je zyskać, kazał swoim mafiozom porwać Timotiego. Chłopak był więziony wystarczająco długo, żeby naturalnie utracił możliwość mówienia. Gregory przeprowadził rytuał, który miał przenieść demoniczne moce z Timothy'ego do swojego ciała, bez konieczności wypowiadania magicznej formuły. Był to dosyć okropny rytuał, ponieważ wymagał on krwi wielu osób, takiego dosłownego poświęcenia. W tym celu zamordowano ludzi, którzy zasilali po autokar. Na końcu rytuału został zamordowany Timothy i moce przeszła na nowego powiernika. Sabak Gregorowy był wzmocniony w porównaniu do poprzedniej inkarnacji. Pierwsze różnice dostrzegało się już w samym wyglądzie. Na głowie miał włosy, a jego rogi były znacznie dłuższe, takie bardzo demoniczne. Początkowo Sabak działał solo. Jego działalność zaczęła się wraz z otwarciem podtarów w Kalifornii, przez które przekroczyło mnóstwo demonicznych sił. Demony jednak zostały rozgromione przez grupę Outsiders oraz kapitana Marvela Juniora. Opuszczony przez sojuszników Sabak. Wycofał się i ukrył w podziennym świecie mafii. Współpracę z nim zainteresowała się grupa Sekretne Stowarzyszenie Superprzestępców, którzy wysłali Deathstroke'a, aby go zrekrutował. Deathstroke w dosyć konkretny sposób chciał pokazać, na co stać grupę i dlatego mordował wszystkich współpracowników Sabaka, aby go w taki sposób przekonać. Nie przekonało to jednak w pełni Sabaka, on widział korzystniejszą współpracę z grupą Przerażająca Piątka. Razem uwolnili demona... Mamota, a później Sabak zdołał wchłonąć mocę silnych głównych grzechów, co dodało mu dodatkowe zdolności. Za pomocą mocy pożądania wchłonął mocę kolegów z drużyny, stając się nie lada wyzwaniem dla superbohaterów. Demon został jednak pokonany przez Troy, która użyła mocy Soul Takera, czyli miecza należącego do katany. Koleżanki ze swojej drużyny Outsiders. Demon został uwięziony w Soul Takerze przez rok czasu, po roku został uwolniony przez Katanę, aby pomógł im zniszczyć kryjówkę należącą do doktora Shiwany. Na jakiś czas zaginął słuch o Sabaku i dopiero powrócił w serii '52. Tam zaatakował mieszkańców Bostonu w trakcie Halloween. Chciał poświęcić ich duszę dla demona Nerona, jednak Sabak został unicestwiony przez połączone siły rodziny Shazama i całą rodzinę Black Adama. Na jakiś czas zaginął słuch o Sabaku i wrócił dopiero w okresie New 52, czyli na polskie nowe DC Comics. Demon był manifestacją siedmiu głównych grzechów, ze zdolnością do opętania dowolnego człowieka. Wybrańcem, czy szczęśliwcem, albo nieszczęśliwcem, był pan Brayer, którego synowie gnębili Billiego i Fridiego. Choć Brayer figurował społecznie w społecznie jako życzliwa osoba, bogata, udzielająca się charytatywnie, to prywatnie był okrutny dla swoich synów. Co wpłynęło na ich charakter i to, jak zachowali się w szkole, i dla rówieśników. Grzechu, siedem zabójczych Grzechów dostrzegło w nim potencjał do reprezentowania mocy Sabaka i dlatego go wybrali. Otrzymane moce, wbrew jego woli, okazało się być znacznie większe, potężniejsze od wcześniejszych inkarnacji. Demon po przemianie przede wszystkim był ogromny, co już samo sobie stwarzało przerażające zagrożenie. Black Adam chciał wykorzystać Sabaka do zniszczenia świata, żeby mógł go na nowo odbudować. Jednak Sabak został pokonany przez jednoczoną rodzinę Shazama. Demon opuścił ciało swego powiernika, co spodobało, że Breyer, mając swoje obrażenia psychiczne, jak i fizyczne, trafił do szpitala. Natomiast słuch po demonie przepadł i do czasu współczesnego więcej się nie pojawił. Więcząc materiał Krótko przypomnę, jakie moce posiada sabak. Przede wszystkim, powiernik posiadający tę moce musi wypowiedzieć magiczną formułę sabak. Wtedy przemienia się w czerwono skórego demona, który jest umieśniony większych rozmiarów, ma długie rogi. Po przemianie posiada super siłę, wzmocnioną odporność i lepszą sprawność fizyczną, jak ruchową, no i szybkość. Potrafi również latać oraz kontrolować ogień z piekła rodem. Tutaj jest przede wszystkim. Taki ognisty oddech, który może ziać do koła, jak i ogień wychodzący z jego pięści. Sabak, który posiada dodatkowo moce siedmiu zabójczych grzechów, jest kilkukrotnie większy od tradycyjnych rozmiarów. I to tyle ode mnie. Dzięki.